cała Polska zobaczyła, co się zdarzyło w Krakowie. Przypadek pani Joanny, która trafiła do szpitala, a tam otoczona przez policję przy współpracy z prokuratorem, upokarzana, poniżano jej godność, zabrano jej własność, telefon, laptop i to wszystko działo się w gabinecie ginekologicznym. Ten wstrząsający obraz to jest coś więcej niż kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS. Kolejny dramat, bo przecież wszyscy pamiętamy te tragiczne zdarzenia związane z tą taką agresywną, opresyjną obecnością PiS-u, partii politycznej rządzącej, funkcjonariuszy, prokuratury, w miejscach, w których powinna być pacjentka, lekarz, rodzina. Nikt więcej. To nie tylko pani Joanna została upokorzona i ugodzona w samo serce. Pamiętamy przecież i ze Pszczyny, pamiętamy te tragiczne przypadki ze szpitali w Częstochowie, w Nowym Targu. Nie chcę tu mnożyć tych przykładów, bo nie chodzi tu wyłącznie o to, co dzieje się z polską kobietą, która w ciężkiej dla niej sytuacji szuka opieki i wsparcia, a spotyka ją bezduszność machiny państwowej, pisowska ideologia, a czasami tak, jak to zobaczyliśmy wczoraj, wręcz atak taki zmasowany służb państwowych, w tym policji i prokuratury.